Jest koniec czerwca 2015 roku. Kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku Radek Raczkiewicz, emerytowany gromowiec, odbiera alarmujący telefon od jednego ze swoich kolegów, który pozostaje w czynnej służbie. Nie wie jeszcze, że to, co zdarzyło się na Bliskim Wschodzie, oznacza koniec świata, jaki znają ludzie. Od feralnego dnia nazywanego zagładą minęło 8 lat. Generał Grom, twórca i przywódca Sojuszu Twierdza, najsilniejszej ostoi ludzi w Warszawie po III wojnie światowej, przyjmuje delegację duchowieństwa ze Świętego Krzyża. Delegację, która prosi go o obronę przed agresywnym i ekspansywnym imperatorem, którego posiadłości rozciągają się na stacjach pod Wisłą.